Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 2 maja 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, mroki fałszywych doktryn wywołają wielką ślepotę duchową u wielu kapłanów i osób konsekrowanych. Zdążacie ku przyszłości, w której wielu wybranych się wycofa i wyrzekną się wiary, wielkie prześladowanie wszędzie się rozleje i prawda będzie obecna tylko w nielicznych sercach. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem, to w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Módlcie się za Kościół, bądźcie wierni naukom prawdziwego magisterium Kościoła mojego Jezusa. Nie pozwólcie, żeby bagno fałszywych doktryn pociągnęło was w duchową przepaść. Bądźcie uważni, w Bogu nie ma półprawdy. Naprzód, bez lęku, to jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.